Panie dyrektorze, znajdujemy się w okolicach, właściwie przy samym międzyosiedlowym basenie miejskim. No, zaczęły się tutaj prace, że tak powiem, ziemne, związane między innymi z budową skateparku, który już niedługo tutaj będziemy mogli nie tylko zobaczyć, ale również wypróbować. Tak. No i przy okazji jeszcze, z tego co wiem, no nieznacznie ulegnie poprawie ten nasz stok amatorski, narciarski, który powstał w zeszłym roku. Proszę powiedzieć, na czym te prace, kiedy się rozpoczęły prace, na czym one polegają, jak długo planowane są? To znaczy się, no, najdłużej trwały jak zawsze te czynności, no, już nie powiem biurokratyczne, ale te administracyjne. Już wszystkie procedury zostały wyczerpane, zezwolenia, pozwolenia, bo wiadomo, to trzeba przeprowadzić. I wczoraj przyjechała firma, która będzie skatepark budowała. Przypomnę, że skatepark to jest projekt obywatelski, czyli też nową w budżecie miasta. To już jest ta demokracja bezpośrednia, kiedy w zasadzie sami użytkownicy zdecydowali o tym, że to powstanie skatepark i mało tego, brali udział w projektowaniu. Także to nie jest tak, że my narzuciliśmy. Tutaj ci, którzy będą z tego korzystali, wymyślili te szykany, te przeszkody i one się tutaj właśnie znajdą. Także pomogli znaleźć firmę, która to zrobi profesjonalnie, dobrze i bezpiecznie. Skatepark będzie w zasadzie od wczoraj jest budowany i liczę, że w tym roku już na świata będzie czynny. To jest pierwszy etap. To będzie długość tutaj od tego słupka wbitego do początku tych drzew, czyli około 30 metrów, szerokość 9 metrów. Będzie już kilka przeszkód takich dla mniej zaawansowanych, dla zaawansowanych. I sądzę, że w przyszłym roku zostanie drugi etap dokończony, czyli to już będzie cały, pełen skatepark. Czyli ten pierwszy etap tutaj, gdzie w tej chwili te prace ziemne wykonała ta koparkowa towarka. Tak. Czyli tak jak widzimy, tak? Będzie jeszcze poszerzony do tamtego słupka. Czyli w tym momencie będą tutaj ustawione przeszkody? Tu się będzie zaczynała pierwsza szykana. W zasadzie tu są następne słupki, czyli to jest początek skateparku. Czyli prawie przy wejściu głównym do basenu międzyosiedlowego. Będzie dobrze z drogi widoczny, dobrze oświetlony, monitorowany, będzie bezpiecznie, mamy tu parkingi rowerowe, mamy toalety, także że no, miejsce cudowne, wspaniałe, także warto będzie tutaj przyjeżdżać, bo inne atrakcje są dookoła. Tak jest, oczywiście. To o tych innych atrakcjach już za chwilę powiemy. Także górka, o którą pan pytał, górka będzie większa, będzie lepiej wyprofilowana. No, mogę tylko powiedzieć, że właściciele firmy są także narciarzami, snowboardzistami, więc mają doświadczenie, pomogą nam tą górkę tak zrobić, żeby była przyjazna i dla saneczkarzy, i dla narciarzy. Czyli no, takie elementy, że tak powiem, freestyle'u narciarze czy saneczkarze. Będzie to możliwe. Będą możliwe w najbliższym w tym roku. Tak. Chcę powiedzieć, jak długo jeszcze planowane są prace, bo widać, że no tutaj robota wre. Kiedy jest planowane oddanie tego pierwszego etapu? Czyli kiedy już pierwsi deskorolkarze będą mogli sprawdzić? Jak powiedziałem, na gwiazdkę na pewno będzie można, jeśli tylko pogoda pozwoli. A to jest w projekcie przewidziany obiekt całoroczny, czyli teoretycznie będzie można zimą też popróbować. Tutaj to wszystko jest bardzo fajnie przemyślane i to oryginalne. To jest ogólnie rzut tego całego projektu? To znaczy, jeżeli tak, to jest o cały pierwszy obiekt, i drugi pierwszy etap, i drugi tak? etap razem, tak. Tu jesteś mocno. Jak wyjdziemy, aha, czyli tu jest budynek pływalni, a tak. tutaj jest krawędź... I my realizujemy tak naprawdę to tylko tą część tego skateparku w tym roku. I oświetlenie, także będziemy tutaj instalujemy trzy słupy oświetleniowe. Ja Maciej Skiba, reprezentuję wykonawcę skateparku, konsorcjum firm ZCS Polska Bull Light. Na co pozwoli ten obiekt, który budowany jest w tej chwili? Realizujemy ten obiekt w formule zaprojektuj i wybuduj, także jest to też nasz projekt. Zależało nam na tym, żeby stworzyć bardzo ciekawy skatepark, nietuzinkowy, bo też chcemy odchodzić od takich standardów, które można znaleźć w większości miejscowości w Polsce. Także jest to skatepark betonowy, monolityczny, który wpisuje się w istniejące ukształtowanie terenu, który pozwala zachować maksymalnie istniejącą zieleń, istniejące drzewa. Także on będzie bardzo, bardzo fajnie wkomponowany w ten istniejący drzewostan. No i na pewno będzie to obiekt, który będzie oryginalny. Nie będzie to standardowy obiekt
i na pewno da dużo frajdy, dużo radości przyszłym użytkownikom, czy to deskorolkowcom, czy rowerzystom. Na pewno każdy tu znajdzie coś dla siebie. Termin jest dość krótki, można powiedzieć. Prace rozpoczęły się wczoraj, w dniu wczorajszym, no ale widać, że idą na całego, że tak powiem. Już ten plac pod skatepark powoli zostaje przygotowywany na potrzeby tych przeszkód, które widzimy tutaj. Tu jest taki rzut z góry właśnie przedstawiający plan tego skateparku. Na jakie przeszkody mogą liczyć deskorolkarze, BMX-iarze i tak dalej? No w tym roku realizujemy pierwszy etap tego skateparku, także jest to raptem 185 metrów kwadratowych. Nie jest to dużo. Zależało nam na tym, żeby zrealizować chociaż jeden taki element, który pozwoli na użytkowanie, czyli de facto będzie takim jakby niezależnym elementem, który pozwoli chociaż w pewnym stopniu go wykorzystać. Będzie to platforma z murkiem, z poręczą, ze schodami. Do tego będzie jeszcze jeden murek i jeszcze jedna poręcz. Nie jest to dużo. Na start wystarczy. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy realizować drugi etap, tak żeby obiekt już w pełnej swojej okazałości, z pełną funkcjonalnością mógł tutaj funkcjonować dla lokalnej społeczności adeptów sportów ekstremalnych. No właśnie, takie nam się centrum małe robi sportowe tutaj w okolicy Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego, bo z jednej strony stok, mini stok narciarski, tak, który też pozwoli na, że tak powiem, przetrenowanie swoich umiejętności czy sprawdzenie sprzętu. Z drugiej strony skatepark i ten pierwszy etap powstaje dzisiaj, natomiast w przyszłym roku planowany jest drugi etap, który jakby będzie, tu już pytałem o to pana dyrektora, jakby będzie wykorzystywał ten naturalny spadek spadek gruntu, tak? Czyli tą górkę. Jakie plany wtedy? Jak to miało wyglądać? Znaczy, to przygotowując projekt całego skateparku, tą koncepcję, to też tym się kierowaliśmy, żeby wykorzystać to naturalne ukształtowanie terenu. No to też wpływa na tą wcześniej wspominaną oryginalność tego obiektu, tak, że wykorzystujemy naturalne ukształtowanie, co skłania nas do takiego, a nie innego ułożenia tych figur, wyznaczenia różnych takich kierunków linii w tym skateparku, no, które pozwolą na płynną i przyjemną jazdę. No, cieszymy się bardzo, że możemy realizować kolejny bardzo fajny obiekt, który właśnie nie jest standardowy i spełnia te warunki, o których wcześniej wspominałem, czyli bardzo fajnie wpisuje się w istniejące ukształtowanie terenu, w istniejącą zieleń i no jest dopełnieniem tego fajnego kompleksu sportowego, bo jest i nowoczesny basen, jest lodowisko, jest właśnie ten mini stok, gdzie też dokonujemy lekkiej zmiany kształtu tej górki. W ogóle w całym projekcie skateparku zostały ujęte też przeszkody snowboardowo-narciarskie, które będą wykorzystywane w okresie zimowym, także no, tutaj bardzo fajne centrum sportowe powstaje i cieszymy się, że możemy część tego realizować.